I Tomasz Kowalski, trener Iskry Szydłowo. Tomek, wreszcie uśmiechnięty, uśmiechnąłeś się. Wiesz, co mam na myśli, dlaczego byłeś smutny do tej pory? No gdzieś tam dusi nas ten Puchar Polski niewygrany i jeszcze cały czas myślimy o nim. To nie tak łatwo wyrzucić z głowy, ale dzisiaj poprawiliśmy sobie humory naprawdę. Wygrana z liderem, gonimy. Niech jeszcze szampany zamrożą na jeszcze trochę. A to mało tego, że wygraliśmy z liderem, ale wygraliśmy praktycznie pod rząd trzeci raz i dwa razy na jego boisku. To chyba bardziej cieszy jeszcze, tak? Już parę razy mówiliśmy, rozmawialiśmy o tym, że my dobrze gramy z dobrymi przeciwnikami. Gdzieś tam czasem potknięcia nam się zdarzały z zespołami, które murowały całym zespołem bramkę. Jak mecz jest otwarty, to ten ogół Iskra wychodzi obronną ręką z tego. Zostało dwie kolejki do końca, z tym, że Warta ma raczej teoretycznie słabszych przeciwników, a my z górnej półki. Jaki scenariusz przewidujesz? Tu jest wszystko jeszcze możliwe. My nie będziemy się oglądać na Wartę, tylko chcemy wygrać najbliższe dwa mecze i tyle. I bardzo dobrze, i tego się trzymajmy. Gratulacje przekaż dla całego zespołu. Dziękuję Ci za rozmowę, nie zatrzymuję. Bardzo dziękujemy.